Tutaj się wszystko zaczęło. Rok 1896, pierwszy pokaz filmowy w Poznaniu, ale już rok później w tym kinie, wtedy jeszcze nie kinie, to był teatr, mamy serię bardzo krótkich filmików sprowadzonych z Niemiec. 1898 rok, bardzo ważne wydarzenie w historii kina w Poznaniu. W tym budynku pokazano pierwszą rejestrację z widoków Poznania, konkretnie z tego rynku. Mija kilkadziesiąt lat. Mamy rok 1923. Polska wybija się na niepodległość. I w tymże kinie odbywa się pierwsza premiera poznańskiego filmu. Bartek Zwycięzca, ekranizacja znanej noweli Henryka Sienkiewicza. Pierwszy film zrealizowany w Poznaniu za poznańskie pieniądze, dzięki pomocy władz miasta i jednostek wojskowych stacjonujących w Poznaniu. To jednocześnie, paradoksalnie, jeden z najciekawszych filmów pierwszej połowy lat 20. w Polsce. Zrobiony z jakiegokolwiek zaplecza. Jedyną osobą profesjonalną przy tym filmie to był reżyser Puchalski, który już miał tradycje jeszcze rosyjskie. Możemy powiedzieć, szapowa, nieprawdopodobna zupełnie historia. Następne filmy były robione już pod wpływem tych doświadczeń, które gdzieś tam się rozpowszechniło w tym bardzo skromnym środowisku filmowym Poznania. Ale także w tym kinie mieściło się, na dole tutaj, mieściła się jedna z wytwórni filmowych, Popfilm. Potem przeniesiona na ulicę Grunwaldzką. To w tym kinie w 26 roku zrealizowany został następny film poznański, Uśmiechy życia. Bardzo ciekawa historia. Kino Apollo staje się bohaterem tegoż filmu. To tutaj na dole uruchomiono atelier. Wszystkie zdjęcia, które były robione w Poznaniu, gro tych zdjęć to właśnie to miejsce. Dyrektor kina zostaje reżyserem tegoż filmu. Można sobie wyobrazić, jaka była kondycja tego filmu, ale to już zupełnie inna historia. Sam fakt, że ten, zdawać by się mogło, potwornie prozaiczny Poznań znajduje w sobie wielką fantazję. Po raz pierwszy w filmowym Poznaniu, a wcześniej tego nie było, możemy powiedzieć o ludziach, którzy tworzyli polskie kino w Poznaniu, to są realiści, którzy żądają niemożliwego. Nie mieliśmy nic. Niemcy nam nie pozwalali na uruchomienie wcześniej pod zaborami jakiejkolwiek wytwórni, jakiegokolwiek filmu, nawet dokumentalnego. To dopiero wybicie się na niepodległość umożliwiło zrealizowanie pięknej, fascynującej fascynacji i fantasmagorii poznaniaków. Nie mieliśmy niczego. Nie mieliśmy żadnego studia, nie mieliśmy reżyserów, nie mieliśmy operatorów, nie mieliśmy scenografów. Nic, literalnie nic. I zanim te wytwórnie powstały, studia filmowe, zrobiliśmy kilka filmów, nieprawdopodobne. To dopiero w latach 25-27 powstają takie profesjonalne wytwórnie filmowe. Gdzie one się mieszczą? Bardzo ważne miejsca. Pierwsze. Na terenie Targów, wielka hala przemysłu ciężkiego, to jest siedziba Diany Film, legendarnej wytwórni filmowej. Natomiast Popfilm mieścił się w równie interesującej przestrzeni Villa Flora na Grunwaldzkiej. To były te dwa miejsca, które konsolidowały środowisko filmowe w Poznaniu. Ale wracając jeszcze do samych początków, tak jak mówiłem, tu odbywał się jeden z pierwszych pokazów filmowych. Musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Do 1903 roku w Poznaniu nie było stałego kina. Gdzie wyświetlano te filmy? W teatrach, bo to przecież był teatr. W teatrzykach Varieté, w ogródkach restauracyjnych, w cukierniach.
Za chwilę przejdziemy do następnego kina, kina Muza. Jest rok 1908. Najstarsze istniejące do dzisiaj kino w Poznaniu. Rok 1924. Ponownie poznańscy wariaci, czyli kiniarzy, decyduje się na realizację następnej produkcji filmowej, Odrodzona Polska. To połączenie fabularyzowanych sekwencji obrazujących ważne wydarzenia dziejące się w Wielkopolsce w okresie zaborów, a druga część to dokumentalne sekwencje przedstawiające dorobek już niepodległej Rzeczypospolitej. I w tych fabularyzowanych sekwencjach mamy między innymi powstanie wielkopolskie. Września. Takie i wóz drzymały. Też legendarna historia związana z Wielkopolską. Niestety to połączenie sekwencji fabularnych z dokumentem okazało się niespecjalnie fortunne i film poniósł klęskę. W produkcję filmową zaangażowały się najważniejsze publiczne postaci Poznania Wielkopolski z prymasem Polski na czele i Cylejem Ratajskim. Ale tak jak powiedziałem, efekt był niespecjalnie fortunny. Produkcja poniosła finansową klęskę. Ale nie tylko z klęsk składała się poznańska produkcja filmowa. Musimy pamiętać, że zaledwie dekadzie zrealizowano w Poznaniu 11 filmów fabularnych. Rzecz nieprawdopodobna. W tamtym okresie czasu to tylko Warszawa miała większą produkcję filmową. Nie miał tego Lwów, Wilno i inne ważne miasta w Polsce. Poznań się pod tym względem wyróżniał. Szapoba za tego typu historię. A co do sukcesu? Było ich kilka. Jednym z twórców tego sukcesu był Leonard Buczkowski, legendarny twórca polskiej kinematografii, autor między innymi Skarbu i Zakazanych Piosenek. Niewiele osób wie o tym, że zadebiutował w Poznaniu, Szaleńcami. To opowieść z kolei o młodych ludziach, którzy zgłaszają się do Legionu Piłsudskiego. To połączenie filmu przygodowego z romansem, ale jednocześnie to także pochwała niezależności i takiej wewnętrznej chęci wybicia się na niepodległość. Nie tylko taką personalną, ale przede wszystkim taką narodową. Więc było to połączenie romansu z kinem atalistycznym. Żeby to zrealizować, trzeba mieć odpowiednie środki i miejsca. Poznań pod tym względem nadawał się idealnie, bo miał Biedrusko, tam realizowane sceny batalistyczne i miał Ławice, więc sekwencje lotnicze realizowano na Ławicy. Można powiedzieć się jedną rzecz. Wojskowi w Poznaniu kochali kino. Częstokroć to opierało się na takiej zasadzie, że Buczkowski szedł na wódkę z dowództwem i przekonywał do realizacji takich, a nie innych pomysłów. W efekcie powstał bardzo interesujący film. Buczkowski był twórcą, który kocha amerykańskie kino i chciał, żeby w Polsce takie kino też powstało. To pierwsza superprodukcja zrealizowana w Poznaniu. Drugim jego filmem, to jak na polskie nawet warunki, to była superprodukcja. Legendarny film Gwiaździsta Eskadra, opowiadająca o Amerykanach, którzy zgłaszają się do Piłsudskiego, żeby walczyć o Lwów między innymi. Potem to oczywiście ta historia przedłuża się o element sowiecki. Uruchomiono, jak na polskie warunki, olbrzymią ilość sprzętu, wojska, bo to z jednej strony
samoloty, które były na Ewice, zostały uruchomione do tejże produkcji. Po raz pierwszy w polskim kinie uruchomiono specjalne kamery, które rejestrowały bitwy lotnicze. To ewenement polskiej produkcji. Tego wcześniej nie było. To tylko wcześniej Amerykanie coś takiego zrobili. Niestety film nie ocalał, ale z relacji prasowych można wysłać takie wnioski, że te sceny batalistyczne i lotnicze były fascynujące. To takie dwie produkcje, które właściwie zmieniły trochę wyobrażenie o możliwościach poznańskich filmowców. Taką trzecią realizacją batalistyczną to jest ekranizacja znanej sztuki Stefana Żeromskiego Ponad śnieg, która opowiada z kolei o wojnie polsko-bolszewickiej. I ponownie uruchomione zostało Piedrusko i Ławica. Ten film ocala, więc to nawet możemy takie sekwencje gdzieś tam znaleźć. W efekcie powstały trzy interesujące filmy. Poznańscy filmowcy, zresztą jak pozostali filmowcy w Polsce, byli wierni kilku rzeczom. Poświęcali się przede wszystkim ekranizacji literatury. I tu mieliśmy, już wcześniej o tym mówiłem, Bartek Zwycięzca, Chata z Owsią Kraszewskiego i Ponad śnieg Żeromski. I z dnia na dzień ekranizacja wybitnej powieści okresu dwudziestolecia międzywojennego. I ten ostatni film z dnia na dzień w reżyserii wybitnego reżysera Leitesa. W efekcie powstało dzieło wybitne. Po raz pierwszy udało się poznaniakom połączyć dobry scenariusz z wybitną reżyserią i równie umiejętnym aktorstwem. Ale nie zawsze było tak wspaniale i fantastycznie. W Poznaniu także zrealizowano film, który był jednym z największych skandali dwudziestolecia międzywojennego. Finansowała tę produkcję Poczta Polska, która pakowała naprawdę duże pieniądze. Natomiast reżyser, klasyczny hochsztapler, wykorzystał to do wielkiej przygody swojego życia. Zaczął jeździć do Paryża, do Wiednia, szukając oczywiście gwiazd, dobrych plenerów itd., itd. Ta cała chućba wypłynęła po kilku miesiącach realizacji. Proces z reżyserem i twórcą tego filmu trwał właściwie prawie do końca dwudziestolecia międzywojennego. Więc nie zawsze było tak elegancko i pięknie. A tytuł o pikanterio miał tajemnica skrzynki pocztowej. No, tą tajemnicą były oczywiście pieniądze. Ale tak reasumując opowieść o polskiej produkcji i poznańskiej szczególnie, można powiedzieć, że tych 11 filmów to właściwie obraz polskiej kinematografii, bo mamy z jednej strony melodramat, ekranizację klasycznej literatury, kino batalistyczne. I w efekcie możemy powiedzieć, że Poznań, oprócz Warszawy, był jedynym miastem dwudziestolecia międzywojennego, o którym możemy powiedzieć, że produkcja filmowa była czymś znaczącym w krajobrazie tego miasta. Niewiele tych kopii ocalało, zaledwie kilka filmów. O niektórych możemy dowiedzieć się tylko tak naprawdę z prasy, nie wiem, dwóch, trzech fotografii. Ale niezależnie od tego jestem pełen podziwu dla tego rodzącego się w Poznaniu środowiska filmowego. Stworzyć kino z niczego to coś nieprawdopodobnego. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w dzisiejszym Poznaniu.
co zresztą powojenna rzeczywistość to pokazała. Po wojnie w ciągu tych kilkudziesięciu lat nie zrobiliśmy nawet części tej produkcji, jaka była w okresie międzywojennym. Chapeau bas bohaterom tej opowieści.